Agnieszka Kurzawa, witam Państwa w poniedziałek 8 kwietnia. Dziś ten dzień dla wielu z nas zaczął się zupełnie inaczej niż zwykle. Mówię tutaj i o nauczycielach, i o rodzicach, i o uczniach przede wszystkim, bo dziś zaczął się ogólnopolski strajk nauczycieli i mimo, że był zapowiadany od wielu dni i mimo, że poprzedziły go referenda w poszczególnych szkołach, to wszyscy chyba jeszcze mieli nadzieję, że uda się przeprowadzić rozmowy z rządem tak, by tego strajku de facto uniknąć. Jednak wczoraj wieczorem po rozmowach w Centrum Dialog rząd nie zgodził się na propozycję Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych i rozpoczął się strajk nauczycieli w całej Polsce. To największy protest środowiska nauczycielskiego od 1993 roku. No i tak naprawdę porozumienia podpisało tylko NZZZ Solidarność. W tym związku jest najmniej nauczycieli i nawet ci, którzy tworzą te struktury, podjęli strajkowanie, a więc tak naprawdę te porozumienia nic nie znaczą. No i dziś postanowiliśmy Państwu pokazać, jak to wygląda u nas w Ostrowie i w regionie południowej Wielkopolski. Ja będę się z Państwem spotykać tutaj w studiu telewizji ProArt, ale w szkole podstawowej numer 11 w Ostrowie Wielkopolskim jest nasz reporter Sebastian Matyszczak, a w szkole podstawowej spółdzielni Edukator w Ostrowie Wielkopolskim jest Katarzyna Pałś i od niej właśnie zaczniemy, od rozmowy z nią. Gośćmi Katarzyny Pałś są dzisiaj dyrektor tej placówki Marek Ewiak oraz Rafał Luciński, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego. Ale ja na początek zapytam samą Kasię o to, jak wygląda wnętrze szkoły podstawowej Edukator i jak wygląda ta atmosfera. Czy rzeczywiście jest pusto i czy rzeczywiście dzieci nie ma w szkole i czy rzeczywiście nauczyciele sami pozostali w tej placówce i obmyślają plan dalszych działań, bo to podejrzewam, że wygląda podobnie jak w całej Polsce. Kasiu, powiedz, jak wygląda sytuacja? Sytuacja jest spokojna. Szkoła rzeczywiście świeci pustkami, można tak powiedzieć. Są tutaj ludzie, są osoby, ale są to głównie nauczyciele. Jest lista strajkowa, na którą ci nauczyciele się podpisują. Pojawiają się rodzice z dziećmi, ale no, są to pojedyncze osoby. Te dzieci się przewijają, mają zapewnioną opiekę i właśnie o tą opiekę chciałabym zapytać pana Marka Ewiaka, dyrektora Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej Edukator w Ostrowie. Panie dyrektorze, właśnie w jaki sposób pan jako dyrektor, osoba, która nie bierze de facto udziału w strajku, zorganizowała opiekę dla uczniów, którymi nie mogli się dzisiaj zająć rodzice? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, muszę jednak zacząć, czy jedno zdanie dodać, zanim odpowiem na pani pytanie. Otóż nie jesteśmy tutaj po to, żeby być, czy nie jesteśmy z siebie zadowoleni, że tak się stało. Jest to wynikiem wielu innych składowych, na które zwracaliśmy jako nauczyciele, jako dyrektorzy szkół uwagę znacznie wcześniej. No niestety nie do końca byliśmy wysłuchiwani. Wracając do pani pytania, i źle się stało, że nie byliśmy wysłuchiwani, bo prawdopodobnie by do tego nie doszło. Wracając do pani pytania, jak zorganizowana jest opieka, w mojej szkole 100% nauczycieli opowiedziało się, zdeklarowało się za strajkiem. Opieka dla uczniów jest zorganizowana zgodnie z przepisami, mają opiekę, nie odbywają się oczywiście zajęcia dydaktyczne, natomiast zajęcia opiekuńcze jak najbardziej w świetlicy szkolnej. Dzieci mają obiady, te, które są zapisane i które z tych obiadów korzystają w stołówce szkolnej. Czyli stołówka działa na przykład. Tak, oczywiście. Także to życie, że tak powiem, ta druga część funkcjonowania szkoły opiekuńcza w pełni zaspokaja te potrzeby, które rodzice zgłaszali nam, kiedy informowaliśmy, że może zaistnieć potrzeba takiego właśnie rozwiązania jak strajk.
No właśnie, a jak reagowali rodzice, bo to oni też są jakby stroną zainteresowaną, jeśli chodzi o ten protest. Czy byli z Państwem, czy jednak mieli jakieś pretensje, na przykład, że tego dnia nie mogą przyprowadzić dzieci do szkoły tak jak zwykle i że te zajęcia się nie będą odbywały tak jak zwykle? Ja. Być może tu Panią zaskoczę. Trudno, nie badaliśmy badań. A proszę Was, nie gadajcie, co do prawdziwości, ale nie śmiem twierdzić, czy nawet wątpić, że odpowiedzi rodziców były właśnie prawdziwe. I w związku z tym, jak sama Pani widzi, rodzice wykazali się ogromnym zrozumieniem, ba, wręcz poparciem dla działań nauczycieli, są z nami, chcą lepszej szkoły, to nie tylko płace. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy cały czas płace, płace, płace. My walczyliśmy już wcześniej o znacznie więcej, o sposób organizacji szkoły, o programy nauczania, o wiele, wiele innych rzeczy, o finansowanie oświaty czy edukacji. Nie tylko płace nauczycieli. Także w tym względzie rodzice w pełni dojrzale podeszli do zagadnienia, trudnego zresztą i dla nich, i dla nas. Zdając sobie sprawę w pełni z utrudnień, jakie ich czekają, jednakże widać również determinację rodziców, a także ich dążenie do tego, żeby ich dzieciom, a naszym uczniom również było lepiej, bo wszyscy mamy jeden i ten sam cel. Co w takim razie robią tutaj dzisiaj nauczyciele, bo nie mogą wykonywać żadnych czynności związanych z pracą, czyli na przykład nie mogą logować się do dziennika internetowego. Jak wygląda ich działalność tutaj dzisiaj w szkole? Co oni de facto robią? Nauczyciele są zobowiązani do bycia w szkole w czasie strajku. Tak jak Pani powiedziała, nie mogą wykonywać wielu czynności służbowych, ale mogą na przykład dyskutować pomiędzy sobą na temat niektórych rozwiązań, czy to programowych, czy innych, bo to wolno. Dlaczegoż by nie wykorzystać tego czasu właśnie na działania takie, które usprawnią szkołę? Przecież to ma właśnie na celu między innymi ta działalność strajkowa, którą podjęliśmy. W związku z tym zapewniam Panią, że gdyby wejść do niektórych pomieszczeń, gdzie zebrały się grupy nauczycieli różnych przedmiotów, ta dyskusja jest dość, powiedziałbym, ostra, może złe słowo, ale z pewnością zaangażowana i jestem przekonany, że nie trwa ona zresztą od dzisiaj, to nie pierwszy dzień, że tego typu spotkania powinny się odbywać nie tylko na terenie szkoły, nie tylko z naszymi nauczycielami, ale właśnie z przedstawicielami władzy i pewnie, tak jak wspomniałem na końcu, byłoby znacznie łatwiej wszystkim, a proszę mi wierzyć, nauczyciele, przynajmniej ci, których ja znam, a znam wielu, mogę mówić o swojej szkole, są to wspaniali ludzie, doskonałej, wspaniałej wiedzy dydaktycznej, bardzo empatyczni, życzliwi i dla uczniów, i dla rodziców, dążący do jednego naszego wspólnego dobra, dobra ucznia. Ale w tym niestety nie możemy pozostać sami, pozostawieni sami sobie. Tu jeszcze potrzeba troszeczkę więcej zaangażowania ze strony władz, którego na razie nie widać lub widać w malutkich zarysach tylko. Tak mniej więcej wygląda sytuacja w szkołach podstawowych, taką jaką jest szkoła podstawowa Spółdzielni Socjalnej Edukator w Ostrowie Wielkopolskim. Ze mną jest też pan Rafał Luciński, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Powiat odpowiada za szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, choć gimnazja już są wygaszane. Jak wygląda sytuacja w tych szkołach, którymi Państwo się zajmujecie? No więc ta sytuacja, którą mamy w dniu dzisiejszym, nie jest, jak powiem, zaskoczeniem dla nas, dlatego że już od dłuższego czasu powiat prowadzi monitoring sytuacji. Spotkaliśmy się wraz ze starostą, z dyrektorami szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym i tutaj ta sytuacja była dla nas jasna i spodziewaliśmy się takiej sytuacji. Zresztą referendum strajkowe na to wskazywało.
tutaj muszę powiedzieć, że no, jest to trudna sytuacja. Trzeba pamiętać, że to jest to trudna sytuacja i dla nauczycieli, którzy podejmują akcję strajkową, ale również dla dyrektorów, którzy muszą zapanować nad i zorganizować funkcjonowanie tych szkół, ale również dla nas jako dla organu prowadzącego. Mamy takie dane, na dzień dzisiejszy też jesteśmy, jak powiem, zorientowani już, jak sytuacja wygląda w naszych szkołach. Na dzień dzisiejszy na 260 nauczycieli przeszło, którzy powinni rozpocząć o godzinie 8 zajęcia, przeszło 200, czyli 202 dokładnie, wyraziło wolę podjęcia akcji strajkowej. 51 nauczycieli jednak postanowiło podjąć zajęcia, przystąpić do zajęć. Tutaj właściwie jeśli mówimy o liczbie uczniów, to z 2600 uczniów, którzy powinni rozpocząć dzisiaj zajęcia lekcyjne, do szkół przyszło około 150. Czyli tak naprawdę niewielu uczniów. Tutaj ważny jest też fakt, że ci uczniowie są starsi, prawda? Nie wymagają opieki rodziców, bo to są nastolatkowie. Dla nich też zorganizowano w szkołach zajęcia opiekuńcze, tak zwane? Tak, oczywiście. Dla tej młodzieży, która pojawiła się w szkole, dyrekcja szkoły zapewniła zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które są realizowane od rana. Państwo pod opieką tak zwaną powiatu macie nie tylko szkoły te ponadpodstawowe, ale też na przykład zespół szkół specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Tam są dzieci, które tej opieki wymagają i jest to opieka szczególna. W jaki sposób tam poradzono sobie ze strajkiem nauczycieli i z tym, że tych nauczycieli dzisiaj no, w szkołach nie będzie dla uczniów? Oczywiście dyrekcja też, tak jak mówiłem tutaj na początku, była zorientowana, że w referendum strajkowym nauczyciele wyrazili wolę strajku również. Natomiast no, w związku z tym musiała się przygotować do tego. Został wysłany komunikat poprzez dziennik elektroniczny do uczniów o tym, że o takiej możliwości, że taka możliwość strajku w dniu dzisiejszym będzie. Również pani dyrektor z tymi rodzicami, z którymi nie miała kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, osobiście próbowała się dowiedzieć, czy dzieci się pojawią, czy też będzie się miał kto z nimi zaopiekować. Efektem tego jest sytuacja, w której no, tak naprawdę tylko jedno dziecko trafiło do szkoły. Oczywiście dla tego jednego dziecka już są zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, także sytuacja w szkole specjalnej też jest opanowana. Dostaliśmy też takie sygnały nieoficjalne, że możliwe są kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w szkołach. Czy panu jako dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie coś na ten temat wiadomo? Czy takie kontrole będą, czy to one są poza państwem organizowane? Tak naprawdę no, tutaj by należało się zwrócić do Państwowej Inspekcji Pracy, dlatego że no, nic nam nie wiadomo na temat ewentualnych kontroli. Oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy ma takie prawo, bo to leży w jej kompetencji, natomiast no, nie otrzymaliśmy żadnej informacji, żadnej sugestii, czy takie kontrole by miały nastąpić, czy wiemy, jak sytuacja będzie wyglądać. Czyli de facto nie wiadomo, zresztą strajk jest legalny wtedy, kiedy dyrektor zgłosi taki strajk w danej szkole. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Są głosy, że ten strajk, ciężar tego strajku został przerzucony na dyrektorów szkół i na samorząd. Czy Państwo takie sygnały od dyrektorów szkół dostawali? To znaczy, no, otrzymywaliśmy już wcześniej informacje, na przykład informacja wielkopolskiego kuratora oświaty, który informował z wyprzedzeniem, że no, tak naprawdę przypominał, że zgodnie z prawem oświatowym, ustawą prawo oświatowe, za funkcjonowanie jednostki odpowiada dyrektor szkoły. No, również za organizację, że tak powiem, i prawidłowe funkcjonowanie szkoł odpowiada samorząd zgodnie z prawem oświatowym, co jest prawdą, ale oczywiście trzeba pamiętać, że no, dyrektor jest w stanie się tym zająć, o ile będzie miał możliwości. Jeśli nie będzie miał takich możliwości, to no, no, nie jest w stanie zapewnić sam opieki dla wszystkich uczniów i zorganizować zajęć dla wszystkich uczniów, którzy by się pojawili, tak? Więc tutaj też trzeba zrozumieć dyrektorów szkół, że mogą realizować swoje obowiązki w ramach możliwości i zgodnie z obowiązującym prawem. To tyle ze Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej Edukator w Ostrowie Wielkopolskim. Ja dziękuję i oddaję głos do studia.
Wszyscy doskonale rozumiemy, że i nauczyciele, i rodzice, i zarządzający placówkami są w trudnej sytuacji i niechętnie mówią o tym, jak przebiega ten strajk. Ale Sebastian, może ty coś wiesz, może czegoś udało ci się nieoficjalnie dowiedzieć, może wiesz coś na temat tego, jakie są plany nauczycieli, czy zmienili postulaty, czy zgadzają się z pierwszymi decyzjami części nauczycieli, którzy podpisali wczoraj porozumienie z reprezentantami NSZZ Solidarność. Powiedz, jak nastroje i jak sytuacja, jeśli chodzi o strajk, wygląda nie tylko w Ostrowie, ale w całym regionie. Przed szkołą podstawową numer 11 widok niecodzienny, jeśli chodzi o ten okres między wrześniem a czerwcem, bo szkoła praktycznie świeci pustkami. Dzisiaj do tej placówki przyszło zaledwie troje uczniów. Wszyscy znajdują się na świetlicy, która jest czynna od godziny 6.30 do 17.00. Dyrekcja zapewniła opiekę właśnie w tym miejscu dla uczniów, którzy musieli dzisiaj przyjść do szkoły, którzy nie mogli zostać ani w domu, ani z rodzicami, czy z innymi opiekunami, a musieli się właśnie tutaj pojawić, by ta opieka nad nimi została spełniona prawidłowo. Jeśli chodzi o nauczycieli, strajkuje w SP numer 11 w Ostrowie Wielkopolskim. To są dane z godziny 10. 22 nauczycieli z 46, ale kolejni przychodzą do tej placówki tak, jak mają rozpisane godziny w harmonogramie zajęć i również dopisują się do tej listy strajkowej, także ta liczba nauczycieli strajkujących w SP numer 11 będzie cały czas rosła. Wszyscy ci nauczyciele są zrzeszeni, to też ważna wiadomość, w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Żaden z tych nauczycieli nie jest zrzeszony w Solidarności, która wczoraj, tak jak wspominałaś na początku, porozumiała się ze stroną rządową i podpisała właśnie to porozumienie, a więc wszyscy ci nauczyciele, którzy tutaj są do tej pory, strajkują, kolejni będą przychodzili, także te dane mogą się zmienić. Jeśli chodzi o pozostałych pracowników tej placówki, to dyrekcja i inni pracownicy szkoły pracują normalnie, te ich zajęcia, ich obowiązki są wykonywane tak, jakby to był normalny dzień pracy, chociaż wiemy doskonale, że tak nie jest, że dzisiaj rozpoczął się ten strajk. Jeśli chodzi o pozostałe dni, no to na razie wiadomo, że zajęć dzisiaj oczywiście nie będzie, w kolejnych dniach. Co do tego dyrekcja tak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, nie ma na razie informacji, czy ten strajk będzie kontynuowany jutro, w kolejnych dniach być może tak, być może jeszcze dzisiaj odbędą się jakieś rozmowy na szczeblu rządowym razem z przedstawicielami związków zawodowych, między innymi ZNP, i być może ten strajk zostanie zażegnany bardzo szybko. Na razie szkoła jest oblepiona kartkami z napisami strajk, przed wejściem głównym jest wywieszona flaga, także strajk trwa, uczniów tutaj nie ma, tak jak mówiłem, tylko 3 osoby. Sytuacja w regionie wygląda dość podobnie, w całym regionie właściwie południowej Wielkopolski. W Ostrzeszowie wiemy, że strajkują tylko szkoły. To są dane, które takie szczątkowe na razie, które udało nam się zebrać. Wszystkie przedszkola na terenie tego powiatu, z tego co wiemy, funkcjonują normalnie. Dzieci zostały przeprowadzone rano przez rodziców. Te zajęcia się odbywają. Jeśli chodzi o powiat ostrowski, tam z tego co wiemy na ten moment strajkuje 15 placówek na terenie całego powiatu. Uczniowie też nie pojawili się w wielu tych szkołach. Korytarze, sale lekcyjne świecą pustkami. W powiecie pleszewskim na przykład dzisiaj, w tych pierwszych dniach, kiedy od dzisiaj rozpoczął się ten strajk, są prowadzone między innymi rekolekcje. Część uczniów jest na praktykach, które odbywają, część w zakładach pracy, gdzie także odbywają się dla nich zajęcia takie już przysposabiające do wykonywanej przez nich pracy w przyszłości. Jeśli chodzi o szkołę specjalną w Pleszewie, tam przybyło 2 dzieci, dla nich została zapewniona opieka, pozostałe dzieci zostały w domu, co ważne też dla rodziców, myślę, nie tylko w Ostrowie, nie tylko w Pleszewie, ale w całym naszym regionie. Dyrektorzy starają się przekazywać wszystkie informacje na bieżąco w elektronicznym dzienniku, więc warto tam zaglądać, warto śledzić to, co się tam dzieje, czy pojawiają się kolejne wpisy, kolejne informacje, bo to taki jedyny, najbardziej skuteczny, z tego co mówią dyrektorzy, z którymi udało mi się dzisiaj od rana porozmawiać, taki skuteczny sposób na przekazywanie właśnie tych sprawdzonych już informacji, a niewiadomych jest naprawdę bardzo wiele. Nie wiadomo przecież, czy ten strajk zakończy się dzisiaj, czy potrwa kilka dni, tydzień, czy jeszcze dłużej. Nie wiadomo na razie też do końca, co z egzaminami. Miejmy nadzieję, że uczniowie będą mogli do nich podejść i tutaj sytuacja się wyklaruje. Rzeczywiście nie będzie żadnych zmian co do tych wstępnych ustaleń, że egzaminy rzeczywiście prawdopodobnie odbędą się
zgodnie z planem. Jeśli chodzi jeszcze o Jarocin, tam sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ kilka lat temu część placówek publicznych zostało przekształconych w niepubliczne, a więc tych publicznych zostało dokładnie 8. Wiemy, że jedna ze szkół niepublicznych także dołączyła się do tego protestu. Nauczyciele tam także przyłączyli się do strajku, strajkują zatem. Także 9 jest tych placówek, jeśli chodzi, one są, część z nich jest połączonych z przedszkolami, a więc jeśli mówimy już o danej szkole, no to też przedszkole w tym zespole szkół, w tym zrzeszonej instytucji, także podlega strajkowi. Z tego, co na ten moment wiadomo, uczniów w tych szkołach nie ma. Jeśli rzeczywiście jest, no to kilka osób, którym rodzice nie mogli zapewnić opieki. Pozostała część została w domu albo kontynuuje też, jest na zajęciach w innych miejscach na terenie miasta, bo zarówno i Ostrów Wielkopolski, i Jarocin, i Pleszew, i inne, i Krotoszyn też oczywiście, i inne miejscowości i miasta naszego regionu przystąpiły z takim odzewem, można powiedzieć, wyszły naprzód, jeśli chodzi o zapewnienie opieki nad dziećmi w tym czasie, kiedy szkoły będą nieczynne. W wielu instytucjach kultury odbywają się dzisiaj zajęcia, także warto śledzić też strony urzędów poszczególnych miast. Warto też zaglądać na portal wlkp24.info. Tam także opublikowaliśmy dość dokładne informacje na temat tego, jak przebiegają zajęcia, gdzie one się odbywają, w jakich godzinach, jakich dokładnie zajęć można skorzystać, więc warto tam zaglądać. Te wszystkie informacje będą aktualizowane przez nas na bieżąco. Rano też po godzinie 8, kiedy rozpoczął się ten strajk, byliśmy z naszą kamerą w liceum ogólnokształcącym numer 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Tam udało nam się porozmawiać z szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie powiatu ostrowskiego, z Markiem Kolińskim, który powiedział nam, jak na tamten moment, na początek tego strajku, wygląda sytuacja. Wiemy, że w tamtej szkole, właśnie w drugim LO, uczniów było jak na lekarstwo, raptem kilkunastu. Ci nauczyciele, którzy przychodzili i mówili, że oni nie chcą brać udziału w strajku, prowadzili zajęcia normalnie. Po godzinie 8 zaczęły się odbywać pierwsze lekcje religii, bo przyszli też do tej szkoły katecheci. Później przychodzili kolejni nauczyciele, więc sytuacja zmienia się dynamicznie, nie tylko tam zresztą, ale w każdej innej szkole. Jak dokładnie na ten moment, na dzisiejszy poranek, na dzisiejsze przedpołudnie wygląda sytuacja w powiecie ostrowskim? O tym opowie Państwu Marek Koliński, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Już teraz rozmowa z nim. Rozpoczął się strajk, poniedziałek 8 kwietnia. Jak teraz na ten moment wygląda sytuacja w ostrowskich szkołach? Na chwilę obecną zbieram informacje, w ilu placówkach podjęto akcję strajkową. Właśnie słyszę SMS-y na ten temat. Będę musiał zgłosić także i do zarządu okręgu tą liczbę. Na chwilę obecną jest dopiero 8, tam z minutami 15. No to dokładnej liczby nie jesteśmy w stanie jeszcze podać, ale ja tak z tego, co na chwilę obecną mam, to 26 placówek się zgłosiło na chwilę obecną. Ja czekam na kolejne informacje. Zresztą mówię tak, że w tej chwili spływają kolejne, no bo słyszę, że SMS-y wchodzą. Także taka informacja na chwilę obecną. Z dyrektorami mamy kontakt, no jako komitety strajkowe będziemy wspierali dyrektorów w sprawie zabezpieczenia bezpieczeństwa budynku i instalacji tutaj działających. Co z uczniami, bo tutaj akurat drugie LO prawie że świeci pustkami, gdzieś tam część uczniów widać, jak to wszystko zostało tutaj, co tutaj się zadziało, jak to będzie dzisiaj wyglądało ten strajk? Zgodnie z rozmową z panem dyrektorem poinformowałem, że osoby, które chcą przystąpić do strajku, wpisują się na listę strajkową. Osoby, które chcą pracować, zgłaszają się do pana dyrektora i podejmują pracę, a więc będą wykonywały działania, które pan dyrektor im przydzieli. Podejrzewam, że to będzie opieka nad grupą uczniów, czy jakieś inne zajęcia. To są kompetencje dyrektora i tutaj w jego kompetencje nie będę wkraczał. Wczorajsza informacja 22 z minutami, no to już była późna godzina.
Także podejrzewam, że rodzice sami podejmowali decyzję już wcześniej, no bo na temat tego, że strajk będzie prowadzony, była informacja znacznie wcześniej. Referendum było przeprowadzone do 28 marca i już wtedy była informacja, w których placówkach praktycznie mógł się odbyć strajk. I podejrzewam, że te placówki no w większości przystąpią. Zobaczmy, ile ich jest. Na chwilę obecną jeszcze nie umiem podać dokładnie liczby. Proszę powiedzieć jeszcze, jak sytuacja będzie wyglądała tak w regionie? Czy może pan nam też zdradzić, jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, gdzieś tam na naszym terenie, już poza miastem? Czy tam uczniowie przychodzą do szkół, czy nie? Czy ma pan taką wiedzę? Takiej wiedzy nie posiadam, ale podejrzewam, że w całym tutaj województwie, czy w całej Polsce będzie w podobny sposób sprawa przebiegała, gdyż no, my tutaj robimy wszystko zgodnie z postanowieniami przekazanymi nam od Zarządu Głównego przez Zarząd Okręgu, no i tutaj zgodnie z uchwałami naszych struktur. Jeszcze jeśli chodzi o dyrekcję tych poszczególnych szkół, w których odbywa się strajk, to ich rola polega na czym? Na koordynowaniu tych działań, jeśli chodzi o opiekę nad uczniami, o przydzielanie zadań? Oczywiście tak. Dyrektor musi zapewnić opiekę nad uczniami, którzy się pojawią. Największy problem będzie na pewno w przedszkolach i w szkołach podstawowych, gdzie no, te dzieci są małe. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych może to być mniejszy problem. No, wiadomo, starsza młodzież, także że tutaj może być inaczej. Na koniec jeszcze jedno pytanie odnośnie egzaminów. Czy one się odbędą? Czy ten protest zaburzy harmonogram wcześniej opublikowany, jeśli chodzi o daty tych egzaminów? Naprawdę nie umiem powiedzieć. My jesteśmy w pierwszym dniu strajku. Myślimy, że jutro będzie kolejny dzień. Jak trzeba, będzie kolejny dzień. Wiem, że w środę zaczynają się egzaminy. Wiem też, że zadaniem dyrektorów jest no, po prostu tak działać, żeby no, albo egzaminy się odbyły, albo żeby no, po prostu te egzaminy no, mogły zostać zawieszone i żeby uczniowie byli o tym powiadomieni, ale o tym, jaka jest decyzja, no, tego to my nie, akurat nie wiemy, bo to też nie jest w naszej kompetencji. Pan też jest nauczycielem, rozmawiał pan z uczniami, jak oni reagują na ten strajk, nie wiem, popierają was w jakiś sposób, tutaj też szanują te decyzje, taką walkę o te postulaty, które zgłaszaliście? Powiem tak, rodzice akurat w szkołach ponadgimnazjalnych są osobami rozumnymi, wiedzą, o co walczymy, rozumieją także nas, zresztą to wynika z ich wypowiedzi. Natomiast ja uważam, że sprawy dorosłych powinny być wśród dorosłych rozstrzygane i tutaj młodzieży no, raczej nie będziemy wciągali w te rozgrywki, które no, rozpoczęliśmy naszym strajkiem. To była przeprowadzona nieco wcześniej rozmowa z przewodniczącym Ostrowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Markiem Kolińskim, a teraz zapraszam Państwa na krótką sondę, która miała wybadać nastroje wśród Ostrowian, co rodzice i co sami uczniowie i co nauczyciele, bo pewnie i takich spotkał Sebastian Skibiński na swojej drodze, Miłosz Skibiński, przepraszam, co sądzą na temat strajku i czy popierają postulaty nauczycieli, czy rozumieją tę sytuację i czy są w stanie troszkę przeorganizować swoje życie na czas strajku. Proszę posłuchać, co Ostrowianie mają na ten temat do powiedzenia. Dla mnie to nie jest utrudnienie, moje dziecko już ma 10 lat, jest pod opieką dziadków, więc sprawę mamy załatwioną. Pani popiera ten proces nauczycieli? No, raczej wstrzymię się od wypowiedzi na ten temat. Różne są nasze poglądy na ten temat, nie chcę się wypowiadać publicznie. Akurat jesteś w tej klasie, która będzie pisała testy? Tak, tak, w trzeciej gimnazjum i nie mamy pojęcia, czy będziemy je pisać, czy nie. No i jest to problematyczne teraz. Co dzisiaj będziecie robić w takim razie, skoro nie możecie iść do szkoły? Przyszliśmy do szkoły, bo nasza szkoła miała początkowo nie strajkować, a nauczyciel się nas zapytał, czy po co przyszliśmy. No i po prostu poszliśmy do domu. No i teraz też pójdę do domu. Bo akurat mam moje dziecko, do żłobka chodzi, a dzisiaj mam wolne, więc... A proszę mi powiedzieć, pani w ogóle popiera ten strajk? No, jak najbardziej. Każdemu się należy godne wynagrodzenie. Powinni walczyć o swoje prawa, tak? W stosunku do innych grup zawodowych, no to te zarobki nie są jakoś powalające.
U nas w szkole tylko 55% nauczycieli strajkuje, więc kazali nam przyjść, ale ja strajkuję i nie przychodzę. Dla mnie to w ogóle jest chora sytuacja. Nie podoba mi się to, jesteśmy zestresowani tym wszystkim. Nie mamy do końca wyjaśnione, czy będziemy pisać te testy. No i ogółem stres. Ja przypomnę Państwu, że rząd wczoraj wieczorem nie zgodził się na propozycję Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych i rozpoczął się strajk nauczycieli. To jest największy protest środowiska nauczycielskiego od 1993 roku. Tylko przedstawiciele NSZZ Solidarność przyjęli propozycję z rządu, co wywołało zresztą fale krytyki. W najbliższym czasie Rada Krajowa podejmie decyzję co do protestu członków Solidarności, ale już teraz wiemy, że ci nauczyciele, którzy należeli do NSZZ Solidarność, także podjęli strajk, przynajmniej większość z nich w Wielkopolsce i w południowej Wielkopolsce. Także ogromna rzesza nauczycieli strajkuje i w wielu, myślę, że w 80% szkół lekcje nie odbywają się. Przedstawiciele nauczycieli, przypomnę Państwu, że początkowo chcieli podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Ponadto domagali się zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, a także zmianę oceny pracy nauczycieli oraz zmianę ścieżki awansu. Związki chciały także, aby do dymisji podała się minister edukacji Anna Zalewska. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania i obecnie postulują 30% podwyżki rozłożonej na dwie tury. Chcą 15% od 1 stycznia i 15% od 1 września tego roku, ale na takie postulaty póki co rząd się nie zgodził. Zgodził się natomiast na to, aby podwyżka wynagrodzeń w wysokości 15% nastąpiła od stycznia 2019 roku i zgodziła się na zmianę systemu wynagradzania i takie właśnie między innymi porozumienie podpisało NSZZ Solidarność wczoraj, ale ogromna większość nauczycieli się na to nie zgadza i nie jest zadowolona z wyniku tych negocjacji, więc strajk, tak jak mówimy Państwu przez cały czas i relacjonujemy, trwa. Dzisiaj jest pierwszy dzień i tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak to dalej się potoczy, bo domyślamy się wszyscy, że rozmowy będą wznawiane. Rozpoczyna się właśnie konferencja prasowa dotycząca sytuacji w oświacie, w której bierze między innymi udział Beata Klimek, a także naczelnik Wydziału Oświaty Anna Grabek. Proszę posłuchać, co te panie mają do powiedzenia. Powołałam specjalny zespół, zespół do spraw sytuacji kryzysowej, który spotykał się regularnie, wypracowując rozwiązania w związku z planowanym strajkiem w oświacie. Chciałam poinformować, że spotkaliśmy się również z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy wyjaśnili nam, w jaki sposób rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Spotkaliśmy się również z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Było to bardzo ważne spotkania, szczególnie jeżeli chodzi o dyrektorów naszych placówek oświatowych, gdyż z pierwszej ręki mogli jak gdyby otrzymać wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie. Chcę wyraźnie podkreślić, Szanowni Państwo, że my z nauczycielami się solidaryzujemy. Uważamy, że to praca, która zasługuje na najwyższy szacunek i na godne wynagrodzenie. Przed nami są egzaminy gimnazjalne, które odbywały się będą 10, 11 i 12 kwietnia oraz egzaminy klas ósmych. Te egzaminy klas ósmych zostały zaplanowane na dni 15, 16 i 17 kwietnia. I tak jak mówiłam, jesteśmy determinowani, aby te egzaminy były. Otworzymy bazę osób z uprawnieniami pedagogicznymi. I tę bazę tworzymy pośród, po pierwsze, nauczycieli naszych placówek szkolnych i przedszkolnych, którzy do strajku nie przystąpili. Wiemy, że jest taka grupa i w tej chwili cały czas na bieżąco jakby zbieramy informacje ze szkół o nauczycielach, którzy do tego strajku nie przystąpili. Tę bazę tworzymy także pośród katechetów, którzy również strajkują,
a są nauczycielami, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne. Tę bazę tworzymy także nauczycieli emerytowanych, którzy mają stosowne uprawnienia i mogą nas wesprzeć w tym trudnym okresie. I w końcu tę bazę tworzymy także spośród tych osób, które posiadają uprawnienia pedagogiczne, ale nie wykonują obecnie czynnie zawodu nauczyciela. Szanowni Państwo, ze względu na strajk nauczycieli, miejskie instytucje kultury przygotowały także ofertę bezpłatnych seansów filmowych, zajęć, warsztatów dla dzieci na dzisiejszy dzień i na kolejne dni, jeśli taka potrzeba będzie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym dzieciom, naszej młodzieży, na terenie miasta wzmożone zostały także kontrole Straży Miejskiej. Chcę podkreślić, że sytuacja dla samorządu jest niezwykle trudna, bowiem jako samorząd nie mamy bezpośredniego wpływu na osiągnięcie porozumienia między stronami tego sporu, a więc między związkami zawodowymi a stroną rządową. Ponieważ wczoraj w późnych godzinach wieczornych odbywały się konferencje prasowe właśnie strony związkowej, także przedstawicieli rządu, była podana wyraźnie informacja, że mimo iż jakby do tego porozumienia z dwoma centralami związkowymi nie doszło, nie oznacza to, że rozmowy zostały zerwane czy też wstrzymane. Obydwie strony podkreślały w swoich konferencjach prasowych, w swoich briefingach, że ten dialog ma być nadal kontynuowany. Więc ja jako prezydent miasta wyrażam głęboką nadzieję, że do tego porozumienia po prostu dojdzie i że ten strajk, który dzisiaj został zapowiedziany jako strajk bezterminowy, jednak się zakończy i strony ustalą takie porozumienie, które będzie możliwe do podpisania, bo podkreślę raz jeszcze, dla nas, samorządowców, jest to niezwykle trudna sytuacja, ale chyba najtrudniejsza sytuacja dotyczy samych dzieci i ich rodziców. Tyle z mojej strony. Ja może powiem tak, jeśli chodzi o szkoły, tylko tak jak powiedziałam, jest to sytuacja dynamiczna, są to dane zebrane na godzinę 10:00. Przypomnę, że też nauczyciele przychodzą na różne godziny do pracy, tak? Więc na godzinę 10:00 286 pracowników nauczycieli w naszych szkołach podstawowych na 549 strajkuje. Spośród nauczycieli, którzy nie strajkują, jest to grupa 54, tak? Czy to też jest grupa potencjalnych egzaminatorów i osób, które mogą nas wesprzeć w egzaminach, które przed nami. Jeśli chodzi o pracowników administracji, na ten moment mamy informacje, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, jeśli chodzi o administrację i obsługę, pięciu pracowników strajkuje, więc jest to mniejsza grupa, dużo mniejsza, jeśli chodzi o administrację, aż 62. Jakby temat nie dotyczy w naszym mieście tutaj administracji obsługi, jeśli chodzi o szkoły podstawowe. W szkołach podstawowych obecnie znajduje się 66 tak? Zaopiekowane, to są zajęcia opiekuńcze odbywające się w świetlicach, tak? 66 uczniów. Jeśli chodzi o przedszkola, to jest sytuacja trudniejsza, ponieważ na 270 nauczycieli pracujących w przedszkolach ostrowskich na ten moment strajkuje 136. Dodam, że w przedszkolu jest zmianowość, więc na 12:30 czy też wcześniej na 12:00 przyjdzie druga grupa, która też się określi, tak? Nauczycieli pracujących w przedszkolach mamy 19, w tym są też dyrektorzy, czyli na 19 pracujących nauczycieli 14 to dyrektorzy, więc tutaj jest największy mamy problem, jeśli chodzi o przedszkola. Tutaj, jeśli chodzi o administrację, 98 pracowników nie strajkuje, podjęło strajku, strajkuje 42 pracowników administracji i obsługi. Obecnie w przedszkolach znajduje się 59 dzieci, które też są zaopiekowane w tym momencie. Jeśli chodzi o szkoły, też tutaj potwierdziły mi, że na przykład szkoła podstawowa numer 2
na 10 egzaminatorów potrzebnych pierwszego dnia, kiedy odbywa się język polski, 10 takich nauczycieli pani dyrektor ma. Więc tak jak gdyby te informacje, które pozyskiwaliśmy ze szkół, jeśli chodzi o obsadę nauczycieli, tutaj mamy to potwierdzenie, że tutaj pełna gotowość szkoły jest. Czyli tak na 99% egzaminy się odbędą, można by tak powiedzieć. No. Jesteśmy zdeterminowani, żeby te egzaminy przeprowadzić. Dzieci nie mogą być ofiarami tej sytuacji. Takie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Temu jest jak gdyby poświęcona każda narada z dyrektorami szkół, z dyrektorami przedszkoli i działania, które prowadzimy w ramach zespołu, który powołałam przez Wydział Edukacji pod moim osobistym nadzorem. Wszystko robimy, aby w dniach, o których Państwu powiedziałam, a więc 10-12 kwietnia i 15-17 kwietnia, te egzaminy się odbyły. Powtórzę raz jeszcze, solidaryzując się jak gdyby z nauczycielami, ich oczekiwaniami płacowymi, zapewnienia godnej pracy, nie chcemy pozwolić na to, aby dzieci stały się zakładnikami tej sytuacji. To jest ich przyszłość. To jest tak, że za chwilę wybór dalszej drogi życiowej w związku z wyborem szkoły średniej. Ja nie chciałabym być naprawdę w skórze dzisiaj przede wszystkim dzieci, bo oni mają stres związany z napisaniem tego egzaminu. Jednym, to też musicie Państwo mieć tego świadomość, tak? Łatwiej, inni muszą włożyć w to ogromny wysiłek. Mamy także dzieci niepełnosprawne, więc tutaj jest ta niesłychana wielowymiarowość tej sytuacji, ale też wrażliwość, prawda? No, elementarna wrażliwość na tę sytuację. Więc napisanie tego egzaminu jest jednym stresem, a teraz drugi stres związany właśnie z tym, czy będą mieli możliwość przystąpienia do tego egzaminu w terminie. Ja słyszałam różne głosy, także na takim otwartym spotkaniu z mieszkańcami, że tych egzaminów nie należy organizować, że może później, może w czerwcu. Proszę Państwa, nie. Stanowisko miasta jest w tej sprawie jednoznaczne. Czy są jeszcze, proszę Państwa, do nas pytania? Ile może kosztować ten stan miasta dodatkowo? Te wszystkie imprezy kulturalne, zajęcia, ściągnięcie innych nauczycieli, czy też innych działań. Jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, to powiem tak. Biblioteka wszystkie swoje działania, które prowadzi bezpłatnie w związku z powyższym. Tutaj jakby nie generuje to dodatkowych kosztów. Dyrektor Muzeum Miasta także zadeklarował, że wszystkie warsztaty, które będą prowadzić, zrobią bezpłatnie. Normalnie pobierają od tego jakieś opłaty. One nie są wysokie, ale będzie to w tym momencie bezpłatnie. I Ostrowskie Centrum Kultury emisja filmów, tak, zorganizowało dodatkowe emisje filmów. To oczywiście nie było przewidziane w normalnym programie, więc no to jest ten koszt. Natomiast dyrektor zadeklarował, że zrobi to w ramach własnego budżetu. Więc po tej stronie dodatkowych kosztów na tym etapie nie ma. Wszystko będzie zależało, proszę Państwa, od tego, jak długo ten strajk potrwa. Bo dla mnie wczorajsze sformułowanie pana prezesa Broniarza, który powiedział tak, strajk bezterminowy, no, spowodowało, że mi wyszła gęsia skórka, dlatego że brzmi to dość groźnie. To może być tydzień, to może być 2 tygodnie, to może być 3 tygodnie, 4 tygodnie. Problemy zaczną się piętrzyć. Wiemy o tym doskonale, szczególnie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o opiekę w placówkach przedszkolnych, tak. O dzieci 3, 4, 5, 6-letnie, bo tu największe problemy, największe obawy budzi to wśród rodziców. Bo o ile można sobie wyobrazić, że na te 3-4 dni
Tak zresztą raportowali nam nasi dyrektorzy, dlatego że oni jak gdyby też byli w bezpośrednim kontakcie z rodzicami i zbierali te informacje odwrotnie od nich, więc tak rodzice mówili, tak, dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni, jeszcze jesteś sobie w stanie jak z tym poradzić, będzie trwało dłużej, terminowo, to dla nas także musimy to brać pod uwagę, więc ja dlatego mówię o tym, że sytuacja jest na pewno trudna i ja wierzę w to głęboko i mam taką nadzieję, że do tego porozumienia jednak dojdzie, bo szczerze mówiąc nie wiemy, jak to się dalej rozwinie i jeśli ten strajk będzie miał trwać bezterminowo, czytaj dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, to jak dalej będziemy sobie z tym radzić tutaj na dole, gdzie my, mówię, od tej odpowiedzialności się nie uchylamy, choć jako miasto nie jesteśmy stroną tego sporu, czujemy się odpowiedzialni za przede wszystkim nasze dzieci. Tak. Jeśli mogłabym z tego miejsca jeszcze raz przypomnieć o możliwości w przypadku dzieci do 8 roku życia o skorzystaniu z zasiłku opiekuńczego, tak? Wszelkie dane, informacje, jak również formularze, które należałoby w związku z tym złożyć, widnieją na stronie ZUS-u, który jest bardzo otwarty, bo tak jak wspomniała pani prezydent, dwukrotnie spotkaliśmy się z przedstawicielem, była to pani naczelnik Wydziału Zasiłków. I na ten temat bardzo szczegółowo rozmawialiśmy, zatem dyrektorzy mają pełną wiedzę, aby przekazać ją rodzicom, jak należy z tego formularza skorzystać, co jest konieczne, aby otrzymać tego typu zasiłek. No tutaj też chcemy wyraźnie podkreślić naprawdę bardzo dobrą współpracę z ZUS-em w tym zakresie, taką merytoryczną. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Tak. Nasi dyrektorzy też to przyjęli z dużą wdzięcznością, że to spotkanie miało miejsce, bo tych pytań od rodziców pojawiało się bardzo dużo. Stanowisko ZUS-u jest tu jasne, oczywiste. Dokładnie. Takie też stanowisko przekazaliśmy naszym dyrektorom. Słucham? I ten zasiłek to jest 50 zł? Nie, wie pan co, ja doprecyzowałam 80% wynagrodzenia. Tylko też to jak trzeba o tym wspomnieć, że to jest ten zasiłek, z którego korzystają rodzice w czasie, kiedy dziecko jest chore. I taka pula do wykorzystania w skali roku to jest 60 dni, tak? Więc jeżeli dziecko choruje, rodzic bierze zwolnienie na dziecko tak zwane i korzysta z zasiłku opiekuńczego, ale jeżeli teraz skorzysta z dużej puli tego czasu okresu, no to później, a rok mamy, przypomnę, kwiecień, tak? Więc do końca roku tych dni jest wiele, żeby też nie przyblokować rodzicom możliwości skorzystania z tego zasiłku w kolejnej części roku. Ja korzystając z okazji chciałam naprawdę tutaj też publicznie podziękować wszystkim moim dyrektorom i dyrektorom szkół i dyrektorom przedszkoli, dlatego że też trzeba to wyraźnie powiedzieć, no na nich dzisiaj ciąży ogromna odpowiedzialność za organizację, bezpośrednio już taką organizację tej opieki właśnie w przedszkolach czy w szkołach. Tutaj panie stanęły na wysokości zadania. Tak jak mówię, jesteśmy tutaj w stałym kontakcie, monitorujemy to spotkanie, ale dziękuję wszystkim za taką odpowiedzialną postawę i za to, że rozumiejąc także żądania nauczycieli, ich postulaty, koncentrujemy się dzisiaj na zapewnieniu tej opieki i bezpieczeństwa naszym dzieciom. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.